6 do 13 marca 2010 roku w Zakopanem odbyły się 8 zimowe Światowe Igrzyska Polonijne. Zapraszamy Państwa do obejrzenia reportażu o udziale reprezentacji USA w tej imprezie. Państwo, witamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa zgromadzonych tutaj. Witajcie na inauguracji 8 Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych w Zakopanem, które odbywają się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Serdecznie witamy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Australia, chorąży Stefan Lindert. Austria, chorąży Andrzej Kępa. Belgia, chorąży Marianna Wojciechowska. Białoruś, Ewa Kasko. Bułgaria, chorąży Piotr Krystew. Czechy, chorąży Jakub Martynek. Dania, chorąży Janusz Ptaszek. Finlandia, chorąży Henryk Ziemek. Francja, chorąży Stanisław Kostka. Grecja, chorąży Marek Hopko. Hiszpania, chorąży Andrzej Janeczko. Kanada, Grzegorz Dąbrowski. Kazachstan, chorąży Wasilij Karpow. Litwa, chorąży Edwin Tomaszewicz. Łotwa, chorąży Jerzy Bejnarowicz. Mołdawia, chorąży Stefan Aleksander. Niemcy, chorąży Georg Zaremba. Norwegia, Julita Karpińska. Rosja, chorąży Wadim Polanski. Słowacja, chorąży Bogusław Kołatek. Stany Zjednoczone, chorąży Piotr Chowaniec. Szwecja, chorąży Piotr Ostrowski. Ukraina, chorąży Lida Stajenko. I Węgry, chorąży Laszlo Beni. Witamy serdecznie. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, starostowie, posłowie i senatorowie, ale przede wszystkim przedstawiciele Polonii, ci, którzy wezmą udział w igrzyskach i ci, którzy tutaj przyjechali, żeby kibicować. Wszyscy. To 8 już w historii zimowe igrzyska, powtarzam, zimowe, nie w ogóle. W ogóle było ich dużo więcej. To znakomity pomysł, który zrodził się jeszcze w okresie międzywojennym pod patronatem ówczesnego prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. To pomysł, który wolna Polska kontynuowała i mam nadzieję kontynuować będzie, bo współzawodnictwo w sporcie jest wartością samą w sobie. Tak jak sport dla wielu z nas jest przedmiotem i zainteresowania, i samorealizacji. Dla jednych tak, dla innych inaczej. Ale te igrzyska mają także inne znaczenie. One mają i podkreślają związki Polonii z krajem, z Polską. Dziękujemy. Szanowni zebrani, Polonusi z całego świata, całym gorącym sercem witam Was na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. 8 Światowe Igrzyska Polonii z całego świata, zimowe igrzyska, uważam za otwarte.
Pytamy pięknie na scenę teraz głównego sędziego igrzysk, pana Henryka Radźko, w celu złożenia ślubowania w imieniu sędziów. Zapraszamy. W imieniu wszystkich sędziów i organizatorów ślubuję całkowitą bezstronność i respektowanie obowiązujących reguł dla dobrego imienia sportu. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę reprezentanta zawodników Polonii, pana Andrzeja Krygowskiego, biegacza narciarskiego, absolwenta szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem, w celu złożenia ślubowania w imieniu uczestników. W imieniu wszystkich zawodników ślubuję respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play. Dziękujemy bardzo. Piękny Bóg zawłodź. Zakopane powitało uczestników Światowych Igrzysk Polonijnych prawdziwie zimową pogodą. Nasypało śniegu i zrobiło się biało, można było rozpoczynać igrzyska, choć jeszcze tydzień wcześniej nie było to takie pewne. Na tych trasach było czarno. Nordic walking, coś na rozgrzewkę. Dyscyplina sportu, trudno powiedzieć czy dyscyplina, ale na pewno na początek coś takiego znakomitego. Można było pochodzić pod reglami, podziwiać widoki i pierwszy medal dla Stanów Zjednoczonych. Tadeusz Karol Różycki był trzeci w kategorii nestorów. Potem przenieśliśmy się na tor łyżwiarski, najwyżej położony to w Polsce, jakby stworzony do uzyskiwania znakomitych rezultatów. Pierwszy sezon tego toru i na inaugurację igrzyska polonijne. Nie o wyniki jednak chodzi na igrzyska, chociaż każdy medal cieszy. Tak cieszył złoty medal Barbary Parezji i srebrny Iwony Kolus w biegu na 500 metrów, a my oglądamy Andrzeja Krygowskiego, który też zmierza po medal w tej dyscyplinie. Znany byłeś kibicom w Polsce jako znakomity narciarz, Andrzej Krygowski. Wystartowałeś z Zakopanem w łyżwiarstwie szybkim. No tak, to jest jedna z konkurencji, które startuję. Próbowałem dzisiaj wystartować jeszcze w Nordic Walk, ale spóźniłem się, więc jedyna konkurencja dzisiaj, jutro narty klasyczne. Oprócz tego jeszcze będę próbował w biatlonie. Czyli powrót do Zakopanego i chcesz się przypomnieć kibicom, byłeś przecież reprezentantem Polski w narciarstwie biegowym. No tak, no w igrzyskach generalnie biorę udział właściwie co dwa lata. To pierwszy raz w Zakopanem od 1994 roku, więc zawsze przyjeżdżam jak zwykle oczywiście. Startuję, w czym się tylko da, jak wszyscy. Dzięki. Dziękuję. Po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk polonijnych rozegrano turniej hokeja na lodzie. Prawdę powiedziawszy, niewiele osób wierzyło w Zakopanem, że zdołają przyjechać choć dwie kompletne drużyny, tymczasem przyjechały aż cztery. Piotr Kudoba przywiózł z Chicago swoją drużynę dowodzoną przez znakomitego niegdyś hokeistę Podhala Nowy Targ Sebastiana Pajerskiego. Świetny zespół przyjechał z Toronto, Polish Huzars i niezłe drużyny z Rosji, konkretnie z Sankt Petersburga i z Litwy, z miejscowości Troki. Pierwszy mecz Stany Zjednoczone Litwa, bardzo zacięty. Wygrała drużyna z Chicago 7-5, ale jeszcze na 5 minut przed końcem był remis 5-5. Bramki Dawida Leśnickiego i Sebastiana Pajerskiego przesądziły o zwycięstwie drużyny Stanów Zjednoczonych. Potem przyszło zwycięstwo z Rosją i na koniec finałowy mecz z Kanadą, którego fragmenty oglądaliśmy. Przegrany niestety przez drużynę amerykańską 0-8. Zatem zespół z Chicago odebrał srebrne medale i puchar z rąk burmistrza Nowego Targu. Widzimy właśnie Sebastiana Pajerskiego, niekwestionowanego lidera tej drużyny, ale byli też i inni bardzo dobrzy gracze, m.in. Marek Tylka, Wojciech Prus czy Dawid Leśnicki. W trasach wokół Wielkiej Kroki rozgrywano biegi narciarskie.
jednym z najbardziej widocznych zawodników był Józef Iwan, reprezentant Stanów Zjednoczonych, który zdecydowanie wygrał sprint w kategorii odwoju. Trzeci w tym biegu był Andrzej Krygowski, który zdobył również brązowy medal w biegu długim. Andrzej Krygowski na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale tutaj wszyscy doskonale go znają. Zdobywałeś tytuły mistrza Polski, reprezentowałeś nasz kraj w biegach narciarskich i dzisiaj pokazałeś, że mimo lat forma jest nadal bardzo wysoka. No, wydaje mi się, że z tą formą to trochę gorzej. No ale tak, no, znowu Zakopanem na swoich ukochanych trasach. Trochę trasy zawodnicze bardzo ciężkie, trochę krótkie, ale bardzo wymagające. Także w tym towarzystwie tutaj tych zapaleńców, nie wiem, będzie trudno chyba.